Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, jakiś czas temu robiliśmy magazyn o przygotowaniu auta do sezonu zimowego. Jakie elementy trzeba wymienić, na co zwrócić uwagę. W dzisiejszym magazynie powiemy sobie o skutkach rzeczy, które zaniedbaliśmy, które mogą przyczynić się do pewnych awarii. I z tymi pytaniami jestem u Pana Roberta, witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Witam Panie Robercie, jakiś czas temu właśnie robiliśmy magazyn o przygotowaniu auta do sezonu zimowego, mówiliśmy o pewnych elementach. I dzisiaj chcieliśmy Pana zapytać, jakie mogą być konsekwencje złego przygotowania, czy też niedopatrzeń, które żeśmy zrobili w naszym aucie. Najczęściej oczywiście sezon zimowy wiąże się z wymianą opon, czy też całych kół i tutaj co może się stać, gdy kierowca wymienia sobie pod blokiem, czy też w domu całe koła i systematycznie nie przeprowadza czynności wyważania tych kół? To znaczy, jeśli chodzi o wymianę tych kół, no tutaj pewnie liderów jest więcej, którzy mogliby pewnie więcej powiedzieć na ten temat. Natomiast co my możemy zauważyć, jakie są najczęstsze jakby przewinienia, to wygląda to mniej więcej tak. Chodzi o to, żeby przede wszystkim te koła po takim leżakowaniu dłuższym, po przetaczaniu, po powalaniu się po piwnicach, przede wszystkim sprawdzić ciśnienie, tak, właściwe dla pojazdu, żeby było. Te koła trzeba jednak wyważyć, bo 50 na 50, że po tej zimie one nie będą wymagały tego ważenia. Z reguły i z doświadczeniem mamy wypożyczalnię samochodów i parę tych samochodów jest i wiemy, że mimo, że one ładnie są pomyte, zleżakowane, to i tak co roku trzeba wykonać to doważanie. No tak jak mówię, 50 na 50, no połowa wymaga, połowa nie wymaga tej ingerencji. Druga rzecz, czyszczenie piast i gniazd osadczych tych kół, felg, ogólnie chodzi o felgi. Często mamy taki problem tu już w warsztacie, że nie idzie tego zdjąć po prostu, bo wiadomo, no 4-5 szpilek koła dociągnie ją do piasty koła, ale zdjąć tego praktycznie czasem to jest niemożliwe. Trzeba indukcję ogrzać, tudzież różnych dziwnych rzeczy dopuszczać się, żeby to w ogóle zdjąć, a tylko dlatego, że po prostu nie zostały oczyszczone we właściwy sposób piasty koła. No. Czyli po prostu zdjęte koło, założone nowe, bez właśnie konserwacji tych elementów. Tak, na korozję, na brud, no to tak trochę nie bardzo nie działa, bo nawet często, gęsto te koła źle przylegają do piasty, ze względu na to, że są brudne, albo są tak zanieczyszczone, czy korozją aluminium, bo aluminium też koroduje, czy innymi takimi rzeczami z, jakby po tym eksploatacji hamulców, starcz hamulcowych, tym całym syfem przysłowiowym, że zaciśnięta taka felga na piaście praktycznie jest niedociśnięta, jest krzywo zaciśnięta i powoduje przenoszenie drgań na kierownicę, różne dziwne rzeczy, hałasuje, bije, stuka. Także tutaj przynajmniej, jeśli nie ważymy, to przynajmniej, żeby to dokładnie wyczyścić, tak? Żeby mieć tą pewność, że to fajnie lekko weszło i potem lekko zejdzie. A co właśnie niesie za sobą w naszym aucie właśnie niewyważone koło? Co może się stać?
To znaczy stać się pewnie nie za wiele dla osoby, dla użytkownika, aczkolwiek dla pojazdu, no to mamy tak narażone zawieszenie przednie czy tam tylne, bo wszystkie drgania przynoszone są na elementy zawieszenia, czyli wszystko co koło podczas toczenia powoduje drgania, wyłapuje to elementy zawieszenia samochodu, pojazdu, no jego, przyspieszając jego po prostu zużycie i to szybko i drastycznie. Mhm. Także no, o tym należy zawsze pamiętać przy zmianie opon i kół. Tak, dokładnie. To jest jakby taki podręcznikowy przykład po prostu. Musi być to czyste, dobrze zrobione, wyważone, uzupełnione ciśnienie. Też często właśnie w okresie takim jesienno-zimowym nagłe przymrozki przychodzą i mamy jeszcze w tym naszym zbiorniczku jeszcze płyn letni do spryskiwaczy. Zdarzy się, że nam zamarznie mocniej, bardziej. Awarie związane z taką rzeczą. Zdarzy się, bo i nam się zdarza, że zamarznie nam w samochodzie, w naszych samochodach. No co, no szybko rozgrzewać, tak, do garażu i wypompowywać ten płyn i przepłukać się płynem zimowym. Te dysze, tak, przelać i tyle, no żeby temu zapobiec, po prostu trzeba to zrobić wcześniej. Bo ekstremalne przypadki, rozsadzenie zbiorniczka, tak, zbiorniczek, silniczek, wężyki, dysze, spryskiwaczy. Nie ukrywam, no zdarzy, tak jak się wcześniej wspomniałem, i nam to zrobić po prostu. Musimy o tym pamiętać. Przeoczenie, tak, ale przeoczenie kosztuje w tym może kontekście, że to kosztuje potem. Też ważna rzecz przy zmianie właśnie tego płynu do spryskiwaczy, aby tą tylną dyszę dłużej przytrzymać, żeby wymienić ten płyn letni, bo ten odcinek od zbiorniczki zazwyczaj umiejscowiony gdzieś w przodzie auta za nadkolem przedniego koła, tylna dysza daleko, 2-3 metry, ten odcinek właśnie, żeby ten płyn wypełnił ten odcinek cały, przedmuchać. Często zdarza się, że płyn ma inny kolor, więc czekamy, aż tam na szybie pojawi się kolor, który żeśmy zadali do zbiorniczka. Jedna z ważniejszych rzeczy, osoby, które szczególnie nowe, używane jakieś auto kupiły, czy też miały jakieś awarie układu chłodzenia i w tym układzie nie ma czystego płynu chłodniczego, jest jakaś mieszanka, czy też nie daj Boże woda, awarie związane z zaniedbaniami tego typu. Tutaj to jest gro awarii, począwszy tego typu awarii, że pewnie panu chodzi o to, że jest obniżony poziom krzepliwości, tak? Czyli tam rozcieńczony jest wodo. To jedna z takich no, podstawowych rzeczy, że to trzeba sprawdzić, tak? Że tam są dwa rodzaje płynów i każdy warsztat podejrzewam ma te testery do sprawdzenia tej krzepliwości płynu. No, drugie to są tak często spotykane, przynajmniej w jakimś okresie czasu ostatnim, że płyny, chociaż producent podaje, że są mieszalne ze wszystkimi, tak? Często dochodzi do jakiejś dziwnej reakcji po tym rozszczelnień układów, tak, starszych układów, przecież my mówimy o starszych układach. Więc jeśli na przykład kupiliśmy pojazd i nie wiemy, co tam było, to lepiej ten układ wypłukać, czyli umyć, tak, wypłukać i zalać już jeden rodzaj płynu, pamiętać jaki był, bo nowe samochody, być może to ze względu na wiek uszczelek aluminiowych, tych okuć, jakby to lepiej tolerują. Natomiast starsze takie mieszania, różne doświadczenia bardzo źle znoszą i bardzo często rozszczelniają się układy. Jak rozpoznać, że w naszym aucie doszło niestety do zamarznięcia właśnie w układzie chłodzenia? No, pierwszy objaw to jest zaburzenie grzania, tak, w pojeździe, czyli dochodzi nam, szybko skacze temperatura do góry, tak, silnika, mimo że jest właściwa, to z kratek nawiewu leci zimne powietrze, no to takie podstawowe sygnały, na które trzeba zwrócić uwagę, a ekstremalnie, no to może dojść do pęknięcia bloku silnika, do pęknięcia przewodów, kruczców plastikowych, no już potem tu dowolność jakby zdarzeń. Awarii mnóstwo może tak, się zdarzyć. Tak, bardzo dużo. Czy jakoś powinniśmy się szczególnie zachować właśnie w przypadku, gdybyśmy zauważyli na przykład, że jednak coś się dzieje z naszym układem chłodzenia? No szybko po prostu gdzieś tak auto usytuowić, żeby mogło się rozmrozić spokojnie, w sposób spokojny, niedynamiczny. Czyli jakby przejąć temperaturę z otoczenia plusowego. Bo wszystkie ekstremalne podgrzewanie silnika czy gazowanie, no to mogą doprowadzić do pęknięcia jednak bloku. Co prawda rzadko się to w tej chwili zdarza, bardzo, bardzo rzadko, no bo już w tej chwili to nie ma problemu z dostępnością płynów i większość ludzi jest świadoma tego wszystkiego, aczkolwiek też zdarza się. Więc wydaje mi się, że
jakby sama inicjatywa sprawdzenia tego płynu jest 1% tego jakby kłopotu, tego co się może później wydarzyć, więc wydaje mi się, że nie warto nawet ryzykować. Po prostu myślę, że większość warsztatów też nieodpłatnie to sprawdzi i tyle i śpimy spokojnie. Tak jak Państwo słyszeli z ust pana Roberta, te wszystkie rzeczy, o których mówił, naprawdę wymagają niewiele wysiłku, aby zapobiec takim awariom. Oczywiście samo przygotowanie auta do zimy nie skupia się tylko na tym, ale chcieliśmy w dzisiejszym magazynie Państwu uświadomić pewne rzeczy, za którymi idą po prostu duże koszty, jeżeli czegoś nie dopilnujemy. Bo gdy nie nasmarujemy takie uszczelki w drzwiach, najwyżej do tego auta nie wsiądziemy, ale gdy nam w układzie chłodzenia krąży woda zamiast płynu chłodniczego, narażamy się oczywiście na po prostu duże koszty. Także z tymi słowami kończę dzisiejszy magazyn. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i do zobaczenia już za tydzień.